Witam serdecznie, DSJ4 Puchar Świata. Więc w dzisiejszym filmie pierwszy raz będzie skocznia customowa. Będzie nią Titizen Neustadt. Będą to dwa konkursy, ale będzie jeszcze miks. Dałem ankietę na karcie społeczność, czy byście chcieli samymi, bo jest taka opcja, że mogę samymi mężczyznami, a skok kobiet przesymulować. Albo po prostu dać wszystkimi Polakami skakać. Jakbyście chcieli, to zagłosujcie w ankiecie. Dzisiaj Titizen Neustadt, najpierw będzie kwalifikacja i konkurs, później będziemy mieli mixed, a później będziemy mieli kwalifikacje i kolejny konkurs. Na razie mamy jeden głos, w którym ktoś zagłosował, że mają być same skoki mężczyzn. No, mamy demokrację, więc jak się trochę ta ankieta rozwinie, to się dowiemy i wtedy nagram odcinek, jak będziecie chcieli. Jest mały problem z mikrofonem, ale mam nadzieję, że to się wszystko ogarnie. Rozpoczynamy. Proszę Państwa, Puchar Świata w TTZ Neustadt. I już pierwszy skok. Peter Preutz za 136 metr. Już na belce startowej. Paweł Wąsek. Zobaczymy, jaki odda skok. On zamiast dzisiaj, zamiast Stefana Huli. Ależ Paweł Wąsek! Proszę Państwa! To jest powrót! To jest fenomenalny powrót po Wiśle, gdzie tam Paweł Wąsek zdobył tylko 2 punkty, a dzisiaj warunki go tak poniosły, no miał wiatr pod narty, ale proszę Państwa, to może być sukces Polaka w tym konkursie, po pierwsze jego rekord życiowy na TTZ, no i on się długo utrzyma. I dalej się utrzymuje. A i teraz wysoką poprzeczkę położył teraz Janowi Habdasowi. Jan Habdas troszkę słabsze wybicie. I Jan Habdas też leci daleko. 130 metrów. A Paweł Wąsek dalej się utrzymuje. Tomasz Pilch. Masz pili troszkę słabe wyjście z progu, ale cały czas utrzymuje się na progu i to jest również bardzo daleki skok. Paweł Wąsek nie wyprzedzony przez Mackenzie'ego Weidklausa, ale już kwalifikacje ma. Maciej Koc musi skoczyć za rozmiar skoczni. Trochę wbije od prawej strony, ale pod narty. Maciej Koc, niewiele brakowało. 138 metrów, ale daleki skok. Etunus Jajnen również 140 metrów. Teraz Dawid Kubacki już odbił się z belki startowej. Dawid Kubacki już odbił się, wybił się z progu. Dawid Kubacki, ten lot zachwiany, odjęte będą za styl na pewno punkty, ale Paweł Wąsek cały czas w piątce się plasuje. Już następny skoczek. Kamil Stoch ostatnio w Kusamo bardzo dobry występ i Kamil Stoch, no aby to nie była poważna kontuzja, on niestety nie będzie miał kwalifikacji, bo jeszcze przed nim Renni Kaido upadł. No, chyba że Renni Kaido wejdzie do tej 50, to wtedy Kamil Stoch, że tak powiem, ma kwalifikacji. Już następny skoczek. Piotr Żyła, również przeciętny występ, ale było dużo lepiej niż w pierwszej rundce i no to można pochwalić i w Wiśle. Kwalifikacja do konkursu będzie, polemizował, czy byłaby to kwalifikacja Kamil Stoch. Nie ma kwalifikacji, czyli nie mam tylko Kamila Stocha, niestety. TTZ Neustadt, wyniki kwalifikacji. Dalej, zaczynamy drugą serię. Nie wiem, czy to była kwalifikacja pewna, byłaby to kwalifikacja do konkursu, do drugiej serii. Tymczasem Paweł Wąsek w kwalifikacjach bardzo dobry skok. Dzisiaj troszkę spóźnione wybicie. Niewiele brakowało do objęcia prowadzenia. Paweł Wąsek, no, fajnie skoczył w kwalifikacjach. Teraz Jan Habdas. Dobre wyjście z progu. Bardzo daleki skok teraz Jana Habdasa. To jest kolejny rekord życiowy. Jan Habdas 139 metrów. On będzie się utrzymywał. Warunki dobre, więc mógł mieć dużo odjętych punktów. Teraz Tomasz Pilch.
I Tomasz Pilch, proszę Państwa, leci za 141 metr. No i tu już się zaczynają kolejne rekordy Polaków. Tomasz Pilch obejmie prowadzenie, nie doganie go Ryoyu Kobayashi. Dobre warunki znaleźli Polacy. Teraz Maciej Kot już na... odbił się z belki startowej. Maciej Kot! Daleki skok, ale upadek. Jest 14 kwalifikacji. Niestety nie będzie. Tomasz Pilch dalej prowadzi. Fenomenalny skok Polaka. No, siostrzeniec za Adama Małysza. Więc rodzinne mówią same za siebie. Skacze jak jego wujek. A teraz Dawid Kubacki. Ósme miejsce Polaka. I Tomasz Pilch, proszę Państwa, dalej prowadzi. Piotr Żyła teraz. Kolejny skoczek polski. Ajajajaj, za chwilę chciałem, żeby tylko wyciągnąć tą kwalifikację. Piotr Żyła! Punkt konstrukcyjny skoczni chyba osiągnięty, ale kwalifikacji niestety nie będzie. Tak samo Maciej Kot niestety nie będzie miał kwalifikacji, ponieważ upadł, ale... Tylko Halvor Ragnar Granerud był w stanie pokonać Tomasza Pilcha. Ale przynajmniej będzie pierwsze... podium może być w tym sezonie Polaków. Pierwsze 25 miejsc. Mamy drugi Pilch, 11 Habdas, 13 Kubacki. Fenomenalna forma Polaków, szczególnie Pilcha i Habdasa. No i tutaj Paweł Wąsek, Maciej Kot i Żyła niezakwalifikowani. Jedziemy z drugą serią. Pierwszy jednak skacze Maciej Kot, ponieważ zakwalifikował się jako skoczek z upadkiem. Maciej Kot tym razem wylądował, ale obejmuje prowadzenie. Awansował tylko dwie pozycje. Teraz Dawid Kubacki, 18 pozycja po pierwszej serii. I dobry skok Polaka, Dawid Kubacki, ale zabrakło troszeczkę i jest drugi. Jan Habdas, 141 metrów, żeby prowadzić. Ja się stresuję, bo może coś pójść nie tak i żadnego Polaka nie będzie na podium, ale żebyśmy nie mówili na zapas. Jan Habdas troszkę zbyt pośpieszone to wybicie z belki startowej. No, skoczył troszkę gorzej niż w pierwszej serii, ale poszła pora na lidera tego konkursu. Tomasz Pilch! 140 metrów, aby objąć prowadzenie. Wiatr wieje z boku skoczni. Czy to będzie podium? Siódme miejsce, kurczę, niestety, ale Pilch miał taką fenomenalną szansę. Konkurs zwycięży prawdopodobnie Halvor. Halvor Ragnar Granerud, proszę Państwa, zwycięża konkurs w TTZ Neustadt. Był bliski podium Tomasz Pilch, ale w drugiej serii skok troszeczkę mu nie wyszedł. I mamy tak, ósme miejsce Tomasza Pilcha, 13 Dawida Kubackiego, 15 Jana Habdasa oraz 29 Macieja Kota. Czyli Maciej Kot zdobędzie dzisiaj punkty Pucharu Świata. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zachęcam Was do samej łapki w górę, subskrypcji. Chciałbym zdobyć 1000 subskrypcji. Nie mam gdzieś tam wygórowanych oczekiwań, że gdzieś tam milion za niedługo, 2 miliony, 10. Nie. Tylko 1000. Co będzie później, to niech se będzie, niech sobie będzie. I dziękuję Wam za oglądanie i jeszcze tylko zaproponuję Wam klasyfikację generalną. Jestem już po przerwie, teraz pokażę Wam klasyfikację generalną. Gdzie to jest? Discord mamy. Kalwurek troszkę przykro mi, że Tomasz Pilch zepsuł skok w drugiej serii, ale ma jeszcze szansę zgarnąć podium, a może jakby się poszczęściło i Halvor by na przykład się nie zakwalifikował już tam w konkursach, to Pilchowi liczyłem, że wystarczy 3 wygrane konkursy, żeby wygrać Puchar Świata. No i tutaj mamy tak, Muminow 7, nie punktował niestety. 11 Kubacki, 99 punktów, Tomasz Pilch 18, Jan Habdas 21, Maciej Kot 25 i mamy dalej 31 Piotr Żyła. Tu jest błąd, powinien być Michna Aleksandrus Pulber, ale tutaj błąd w paczce był, ja to skopiowałem z DSJ-a.
38, Kamil Stoch, ale też Rumun bardzo dobrze. I dalej mamy 58 miejsce Pawła Wąska, który niestety nie punktował, ale podobała mi się jego dyspozycja w kwalifikacjach. I dalej zawodnicy, którzy nie punktowali. Dziękuję Wam za oglądanie i do widzenia.